Siemaneczko, z tej strony Mateo. Dzisiaj wybrałem się na krótką przejażdżkę quadem. Myślę, a wstąpię do lasu, zobaczę, czy w końcu są jakieś może grzyby, bo przed tą powodzią, która tutaj u nas była, to kompletnie nic nie było. Po drodze widziałem parę kani, ale kani nie zbieram. Ale zobaczcie tutaj, co sobie rośnie pod krzaczkiem. Dwa prawdziwki, w sumie, no trzy można powiedzieć, prawdziweczki sobie rosną. Pokręcę się tu trochę, może gdzieś coś jeszcze będzie rosło. Przejechałem sobie kładzikiem w inne miejsce. W ogóle nawet wam się nie pochwaliłem, nie pokazywałem, że jest pomalowany gdzieś tam może na jakimś innym filmie, tylko widzieliście, jak stał po prostu. Ale mniejsza z tym, zobaczcie tutaj. Jeden czerwony kozaczek. Tutaj zaraz gdzieś był drugi. O cholera, zdeptałem jednego. Tutaj mamy kolejnego kozaczka. To już mamy. O, wychodź. Już mamy dwa. Tutaj mamy trzeciego. Cholera jasna, tego zdeptałem. No nic, nie zauważyłem go niestety. To ten już poszedł na straty. Zobaczcie, tutaj jeszcze jeden rośnie taki dyduś, ale tego zostawimy. Teraz się tu jeszcze gdzieś porozglądam, bo tutaj był jeszcze jeden na pewno. O, zobaczcie. A tutaj mamy jeszcze jednego, tak więc kurde, onet dwa, tak więc trzy nawet, kurde. Tak więc może w końcu u mnie jakieś grzyby będą rosły, może wybiorę się w niedzielę do dużego lasu po prostu pochodzić trochę więcej. Może coś jeszcze będzie tam więcej tego. Tutaj kolejny, kurde, tak to ja mogę grzyby zbierać. I to zobaczcie, układa. Układam sobie wszystko tu, bo oczywiście pojechałem tak osie, tylko przejechać, nie mam koszyka, wiaderka, ani nawet reklamówki. Ale jakoś do domu wrócimy. Idę pochodzić tutaj trochę po tych krzaczorach. Powiem wam, że chyba miałem farta. Teraz tak już troszkę chodzę i chodzę. I w sumie znalazłem trzy koźlaki. Tam niedaleko tamtych czerwonych kozaków. No i tak w sumie nic poza tym. I zauważyłem, że te grzyby, które znalazłem, to znalazłem na miejscach, w których kiedyś rosły grzyby, a przez kilkanaście lat nie było. Tak więc nie wiem, czy po prostu teraz się pozmieniało i będą grzyby rosły bardziej w starych miejscach niż w tamtych, co ostatnio. Nie wiem, jeżeli u was tak jest, to dajcie znać, ja jeszcze tutaj trochę pochodzę, pokręcę się. Kurde, jednego tam zdeptałem niechcący, bo go nie zauważyłem, a tutaj widzę, że pod kładem rośnie jeszcze jeden, tak więc tego bym prawie rozjechał. Zaraz go przestawię, zobaczymy, czy coś jeszcze więcej nie ma. Ale kurde, tylko w tych dwóch miejscach znalazłem grzyby, tak więc chyba po prostu miałem farta. Poczekam jeszcze troszkę, bo może to dopiero się u mnie zaczyna ten, jakby to powiedzieć, wysyp, czy coś takiego. No i niestety już nic więcej nie znalazłem, ale dobre i to, i tak przypadkiem się tu znalazłem. Mamy cztery koźlaki, 11 czerwonych kozaczków, bo tu mamy jeszcze taki malutki. No i dwa prawdziwki też takie malutkie. Tak jak mówię, to jest, byłem w takim malutkim lesie, który tutaj jest niedaleko mnie. Wybiorę się na duży las, tak więc może tam coś będzie więcej. Trzymajcie się, na razie, cześć.